w dzisiejszym odcinku. No a jak się wędruje szlakiem Trzech Pogórzy? Sam szlak bardzo fajny. Z Dynowa wyruszyliśmy dopiero po 17:00. Zatyrałem psa, tak powiem. No. Udało nam się przejść na ten moment jakieś 36 czy 37 km, ale zaryzykuję. I właśnie na skrzyżowaniu bam. Miejsca nie polecam, chyba że tak awaryjnie. A my mamy niespodziankę, a poza tym po prostu czysta wędrówka w otoczeniu przyrody, także naprawdę jest fajnie. No to zaczynamy kolejny etap wędrówki, tym razem Szlak Żółty, Szlak Trzech Pogórzy, który naprawdę od dawna chodził mi po głowie. Także mam nadzieję, że tym razem droga będzie dla nas łaskawa. Odbijamy. Bam. No i co, Javi? Gotowa? Lecimy. Czas kończyć na dzisiaj. Dopiero zacząłem szlak Trzech Pogórzy, a już idę na nocleg. A to wynika z tego, że z Dynowa wyruszyliśmy dopiero po 17:00, a dzisiaj i tak przeszliśmy dosyć dużo, mimo tego najpierw francowatego upału, później burzy. Udało nam się przejść na ten moment jakieś 36 czy 37 km, więc naprawdę nieźle. Jesteśmy umordowani. Habi już pomalutku też zaczyna się buntować. Na krótkich postojach nie chce już wstawać i iść dalej. No a jak się wędruje szlakiem Trzech Pogórzy? Myślałem, że powiem, że bardzo dobrze, ale nie mogę powiedzieć, że bardzo dobrze, choć szlak jest rzeczywiście bardzo dobrze oznakowany. Natomiast w pewnym momencie trafiliśmy na drogę rozjeżdżoną przez ciężki sprzęt leśników i po kolana w błocieśmy się przeciskali, a chwilę przed tym napadło nas stado gzów i tak nas zgryzły, żeśmy się namachaliśmy się. Habi nakłapała się pyszczkiem, żeby jak najwięcej tych muszy. O, jeszcze jest franca jedna. No właśnie, to jest dowód, że naprawdę gryzą. Także no za momencik kończymy kolejny dzień na szlaku. Będziemy nocować dzisiaj pod dachem w agroturystyce Wichrowe Wzgórza bodajże. Musieliśmy zejść ze szlaku jakieś 2,5 km z miejscowości bodajże Wesoła, więc jutro sobie na ten szlak wrócimy, a najważniejsze, żeby dzisiaj złapać trochę oddech i wziąć prysznic przede wszystkim. Także do jutra, dziękuję serdecznie, hej! Chodź, kochanie. Proszę. Witam serdecznie w kolejnym dniu wędrówki. My po fajnej, spokojnej nocy jesteśmy już na szlaku. Rano zjedliśmy śniadanko i wróciliśmy 2,5 km na szlak. No a po drodze było drugie śniadanko, bo w pobliżu drogi były porzeczki czerwone, smaczne. Były też jabłka, takie małe, ale już w miarę dojrzałe i słodziutkie, także było co przekąsić. Później jeszcze oczywiście były dzikie czereśnie. No a szlak dzisiaj dalej jest rozmiękczony, chociaż już coraz bardziej wysycha, więc jest coraz lepiej oznakowany, jest wręcz perfekcyjnie, nie trzeba w ogóle używać mapy, więc można naprawdę tylko za pomocą znaków iść przed siebie, spokojnie się relaksując. No, temperatura też dzisiaj jest przyjazna, jest około 25 stopni, więc naprawdę jest to bardzo, bardzo odczuwalne. To jest kompletnie inna wędrówka dzisiaj, bez męczarni, także no, przydałyby się jakieś sklepy po drodze, ale niestety dzisiaj chyba długo nie będzie nic. Był co prawda jeden, ale z powodu tego, że dzisiaj jest niedziela, był zamknięty. No ale mam trochę wody, mam trochę jedzenia, więc możemy z Habincią zasuwać do przodu. A teraz jakieś tutaj się zrobiło trudniejsze przejście, ale my się nie poddajemy i ciśniemy dalej. No to jesteśmy po naprawdę okrutnej przeprawie. Fajnie szło i przed miejscowością Wyżna, w zasadzie okolice Wyżnego, trafiliśmy na pozostałości po wyrębie drzew. No i żeśmy się umordowali. Habi nie mogła tam przejść. Próbowałem to obejść najpierw po jakichś skarpach, później znalazłem jakąś drogę taką boczną, żeby to obejść. Okazało się, że zeszliśmy w dół do jakiegoś ogrodzenia, trzeba było się wracać. Oj, no niestety takie rzeczy na szlaku się trafiają, albo rozjeżdżone ciężkim sprzętem, albo nawalone po prostu drzewa i tyle. Taki los wędrowca. Ja już myślałem, że będę siedział i delektował się jakimś smacznym posiłkiem, bo jest tam po drodze, przy drodze chyba numer 19 jest i jakiś tank sztela i dwie restauracje. Już po prostu czułem smak tych potraw, ale nam nie wyszło, także będzie teraz trzeba zrobić drugie podejście, może się uda coś zjeść, a później może jeszcze przy dobrych wiatrach uda się powędrować dalej. Mamy póki co w nogach jakieś 25 km, więc całkiem fajnie. No a co przyniesie jeszcze dzisiejszy dzień, to zobaczymy. Na razie się odmeldowuję. My mamy koniec już na dzisiaj. Tak troszeczkę urwałem filmowanie, bo kiedy przyszedłem tutaj na miejsce noclegu, to się okazało, że tutaj takie kilka naprawdę fantastycznych, miłych rodzin z dziećmi paliło sobie ognisko. Zostawili mi tutaj ogień i zjedliśmy z Habi kiełbaskę, żeśmy zostaliśmy poczęstowani. Dostaliśmy też wodę no i chyba tutaj zostaniemy, chociaż ostrzegali nas, że tutaj mogą jakieś młodziki przyjechać w nocy na nocne szaleństwo, ale zaryzykuję, może tutaj kawałeczek dalej się rozbije namiotem w razie gdyby. No a rano wstaniemy i po prostu będziemy mieli takie miejsce z infrastrukturą na to, żeby jakoś rozpocząć nowy dzień. No a jeszcze jako uzupełnienie dnia, no to na dole, jak żeśmy zeszli, to przy drodze S19 zjedliśmy sobie z Habi obiad dwudaniowy, zupkę i placek po węgiersku wjechał. Nie nagrywałem tego, bo ładowałem baterię. A później trzeba było jeszcze iść dalej na stację paliw, żeby ogarnąć sobie coś do picia. Tam żeśmy zostali poczęstowani przez kierowcę tira, pana Darka. Właściwie to Habi dostała mnóstwo jakiejś takiej swojskiej wędliny. No a później żeśmy powędrowali do góry. Habi już naprawdę buntowała się strasznie, bidulka, nie chciała iść. Ledwo ją zmusiłem, nawet pół drogi plecaczek niosłem. Jakoś tutaj doczłapała, teraz odpoczywa, naprawdę jest wykończona. Ja jeszcze mógłbym iść, o dziwo, no ale trzeba już odpocząć, nie ma co szaleć. Posiedzimy jeszcze przy ognisku, poczekam jeszcze chwilę z rozłożeniem namiotu, no i tyle, tak się kończy dzień. No i gdy się pożegnaliśmy z panem Darkiem i drałowaliśmy pod górę, to się okazało, że musieliśmy się przebijać przez budowę obwodnicy S19, więc było też ciężko i trzeba było znaleźć obejście. Było fajnie, z tym wyjątkiem tam z zajściem, gdzie trzeba było przebijać się przez te pozostałości po pilarzach czy tam po drwalach, ale ogólnie to już zapominamy i przygotowujemy się na nocleg. Także bardzo dziękuję za kolejny wspólny dzień, no i mam nadzieję, że jutro też będzie fajny dzień. Także dobranoc. Dzień dobry. Trzeba wstawać, bo tutaj to miejsce jest nie za bardzo. Ruch się zrobił. Koło 6 ludzie chyba zaczęli do pracy jeździć, a tutaj jest blisko droga. Przed chwilą jakaś pani przychodziła i rozmawiała przez telefon i też dobrze, że mnie nie zauważyła, bo jednak dobrze się schowałem. Tutaj wśród krzaczorów, nie przy samej wiacie, także miejsca nie polecam, chyba że tak awaryjnie. No jest za blisko po prostu cywilizacji. Wczoraj też cały czas tutaj faktycznie młodziki krążyli, co chwilę tutaj podjeżdżał samochód, jeden, drugi, trzeci, czwarty, patrzyli, że ktoś jest, więc jechali dalej. Więc trzeba było być i czujnym, i pokazywać się tutaj cały czas, że miejsce jest zajęte. O, teraz znowu samochód przyjechał. Także no nie jest, nie było ciekawie. Ale sama noc minęła spokojnie. Chabi nie szczekała mocno na zwierzęta, ale szczekała. I dało się jakoś wyspać, także trzeba się stąd wydostać i powędrować dalej. Także Chabi, wstajemy. No, a moja miejscówka wygląda tak, że tutaj jest wiata i zaraz tutaj jest droga. A namiot gdzie jest? Namiot jest tu skitrany, żeby z drogi go nie było widać. I namiot jest tutaj. O tu. A tu jest Chabunia. Cześć Chabunia. Przywitaj się. Moje biedactwo, nie chodziło się wszystko, stara, wszystko. Bieremy się, Chabunia. No. No, trzeba zrobić krótką przerwę, bo Habi, jak tylko rozstawiam kamerę, to od razu lezie w trawę i tam leży, więc widać, że daje znać już, że jest zmęczona, więc dzisiaj troszeczkę krótszy fragment chcemy przejść, no ze względu właśnie na Habunię, żeby troszeczkę odpoczęła, żeby jej nie zajeździć, a sam szlak bardzo fajny. Trochę dróg asfaltowych, trochę gruntowych, trochę polnych, trochę leśnych, trochę zapomnianych, zarośniętych. Widoki się zrobiły w końcu, widać te pogórza jak na dłoni. Jest naprawdę pięknie. Temperatura około tam 24-25 stopni, ale odczuwalna jest niższa, mam wrażenie, bo jest wiatr, a poza tym niebo jest zachmurzone, słońce przebija co jakiś czas tylko. Więc fajnie. No i oznakowanie szlaku też jest bardzo fajne, z wyjątkiem oczywiście skrzyżowań, bo tam już tradycyjnie spotykam się z fuszerką, ale ukułem taką teorię, że to jest wszystko w trosce o nas wędrowców, bo kiedy idziemy zamyśleni i po prostu gdzieś tam kątem oka widzimy te znaki, no to przestajemy być uważni. I właśnie na skrzyżowaniu, bam! Trzeba się obudzić, wybić się właśnie z tego stanu wędrówkowego, medytacyjnego i wrócić troszeczkę do rzeczywistości, troszeczkę pod nosem pomarudzić i iść dalej, więc jest fajnie. Naprawdę szlak jest fantastyczny, jest tutaj nastrojowo, dziko, głucho. Po drodze prawie nie ma ludzi, nieraz tylko dzisiaj sklep żeśmy spotkali, a poza tym po prostu czysta wędrówka w otoczeniu przyrody, także naprawdę jest fajnie. Dam Habi odpocząć i wędrujemy dalej. Mam pomysł, gdzie zakończę, ale nie zdradzę go na razie, zobaczysz później. Także do zobaczenia na szlaku. Habunia. Piesek zamęczony jest. Wytrzymasz jeszcze trochę? Co? No. Odpocznij jeszcze z 10 km i kończymy na dzisiaj, ok? O, jestem w Wielopolu i tutaj kończymy dzisiejszą wędrówkę. Trzeba dać psu odpocząć. Jutro będzie chyba przymusowy dzień zerowy, bo Habi ledwo chodzi i przez ostatnie 10 km niosłem za nią już jej ten plecaczek i jakoś wtedy szła, ale no widać, że pies ma dość i trzeba mu dać dłużej odpocząć. A dzisiaj zanocujemy, na razie niech to będzie niespodzianka. Ogólnie szło się dobrze, z wyjątkiem właśnie tego, że Habi no Zatyrałem psa, tak powiem. No, myślałem, że sobie będzie radziła tak jak w Libanie, ale jednak ten plecaczek, trzeba będzie to zweryfikować i następne kilometry już będzie musiał pies iść bez tego czegoś. Także dzień dzisiejszy się już kończy. Ja Ciebie zostawiam z widoczkami tutaj z tej takiej bardzo miłej, klimatycznej miejscowości, a my widzimy się później w kolejnych etapach wędrówki. My mamy niespodziankę, skończąc szlak w Wielopolu, nie? W Wielopolu Skrzyńskim zabrał nas Przemek do swojego domu w okolicach Jasła. Mogę powiedzieć miejscowość? Trzcinica. I Przemek mieszka blisko szlaku, a właściwie Habi wymaga małej rekonwalescencji, dlatego że nawaliła jej łapka i nie mogła iść. No i jutro czeka nas dzień zerowy. My tu z Przemkiem będziemy spędzać fajnie czas, nie będziemy leżeć, tylko pewnie nas gdzieś Przemek zabierze, a to jest... Coś wymyślimy. To jest właśnie Przemuś. Przemuś to jest nie tylko tutaj lokalny celebryta, ale też wszyscy go znają, bo Przemek nie ma kanału na YouTube, ale to nie znaczy, że nie jest znany. Ja nie muszę mieć, ty masz, tak, szybki ma, i tak, biwakowy ma, dokładnie, i on wszędzie tam jest widoczny, także tak nie to wszędzie, wygląda, nie, no po co się będę pokazywał, no, ale wstyd trochę z wami, szkoda. No właśnie, także dzięki serdeczne za gościnę, za pomoc. Słuchaj, no błąkałeś się po tym szlaku jak bezdomny, no co zrobię, nie wyrzucę, no. Myślałem, przegonię pałą, ale no nie wypadało. No właśnie, także no. Jeszcze raz dzięki. My tutaj się ogarniamy, spędzamy czas, odpoczywamy, a ja jutro wracam na szlak, a Habi jeszcze nie wiadomo. Zobaczymy, jak jutro będzie wyglądała jej łapka. Także no jest tu, o, chodź tu. Habi. Chodź tu. Bardzo szybko. O, wodę. Robimy dla Habi jedzonko. Tak. Żeby pies wątróbkę sobie wyjeżdżał, nie? To na tym będziemy? Tak. Słuchaj. Jest specjalna rynienka na przykład do warzyw i warzywa można sobie fajnie... Gdzie masz rynienkę? O, tam są dwie. Jedna jest taka wygarka, druga taka rynienka, taka pod skosem, wiesz? I fajnie to robi. Ty w jedną. No. Przemuś Ci zrobił am-am. Nie wiem. Abi. Niam, niam. Zobacz, co tu mamy. Chodź, Jasiu. Kubuś, ty też chodź. No masz tutaj. Widzisz, jak Przemuś o nas dba, Habunia? No. Masz lepiej niż... Masz tutaj, o, cała micha. Dobra, to wynosimy, ale tutaj masz, o tu jest. Ona zaraz będzie, No wiem, no. Na zapatelnię idzie. Oj, to pełna miska. I idziemy teraz zwiedzić tutaj atrakcję turystyczną w okolicy. W następnym odcinku. Ale duchota. Kolejny dzień się kończy. Pod sam koniec miałem problemy nawigacyjne. Czuję ogromne zmęczenie. Ale nawałnica była niesamowita. Pozdrowienia z Kołaczyc. Powinniśmy je często odwiedzać. Najfajniejszy fragment na całym tym szlaku. A jeszcze słychać już pierwsze grzmoty. W lesie po prostu drzewa się łamały. Brakuje mi trochę chawi. Ale nasza przygoda jeszcze się nie kończy.